Robert, nienaturalna cisza. Nie, Jeszcze pół godziny temu. Naturalna. Jestem przyzwyczajony do ciszy przez prawie 2 lata, także odwrotnie powiem, że nienaturalny był ten dźwięk, a nie cisza. Cisza to teraz ostatnio jest właśnie naturalna i to było złe. W sumie, to powiem coś, co jest nieistotne, ale jest jakaś liczba. Ogromna ilość przepłyniętych kilometrów. Jak pan sam zauważył, nie miało to żadnego znaczenia. Tak jak w poprzednich maratonach wszyscy skupiali się na wyniku, w tym udało się uzyskać to, czego chyba się nikt nie spodziewał, że nie miało to znaczenia. Ważne były wyniki indywidualne każdego z zawodników. Każdy walczył o swój wynik indywidualny i pobicie własnego rekordu i to chyba jest najfajniejsze w tym maratonie. Ale po 15 latach pojawiło się coś, z czego ja sobie często nie dawałem sprawy. Wewnętrzna rywalizacja. To znaczy, każdy chce być na tym pierwszym stopniu podium. No jednak próby podzielenia tych kategorii, które naprawdę nie są łatwe, tutaj błędy no i czas, który wszyscy czekają, po 24 godzinach jeszcze pół godziny liczenia, no sprawia takie trudności dla nas i dla tych wszystkich uczestników, ale myślę, że to jest właśnie stworzyło tą rywalizację i ten urok tego naszego maratonu. Jak zwykle impreza, myślę, że bardzo udana, bo to nawet nie z perspektywy organizatorów, czy władz, tylko z perspektywy uczestników. Ja widząc te dzieci nocujące pod tym, no byłem zbudowany, dla nich to fajna zabawa, są poza domem, w bezpiecznym miejscu dla rodziców. Jak dla ciebie organizacyjnie to było trudne w tym roku? Znaczy nie było aż to tak trudne, jakby się można było tego spodziewać, ponieważ tak mówię, nie oczekiwaliśmy od siebie zbyt wiele, nie liczyliśmy na zbyt wiele, a wyszło naprawdę bardzo dobrze. Czas jest trudny dla organizowania imprez. Tak. No, trzeba mieć świadomość, że firmy no, borykają się z problemami. No, wzrost cen energii, wzrost cen ropy, no to dotyka wszystkich. Jak tobie się udawało? Czy podejmowałeś takie próby, czy chciałeś to inaczej zorganizować? To znaczy powiem tak, że do poniedziałku była jeszcze taka opcja, że maraton mógł się nie odbyć. Tak jak właśnie pan mówi, no, sytuacja związana z wojną, z podwyżką cen energii, z dostępem do środków takich jak gaz czy olej, no, to mogły spowodować zupełnie różną sytuację. Dlatego obawialiśmy się tego, że nawet mógłby się maraton nie odbyć. Muszę tak mi przydać. Dobra. Dobra. Dzięki. Nie wiem, dziewczyna Drygmika przyjechała, żeby pływać w Kazimierzu i ona się cieszy, robię z nią wywiad, robię z nią rozmowę. Tak, ona poświęciła autoriadę dla nas, także... W sumie jesteś zadowolony z tego? Tak, tak. Najbardziej jestem zadowolony z tego, że to się udało zorganizować, że było bezpiecznie. Ludzi nie było tłumów i to też był nasz taki właśnie atut, dlatego może nie było to aż tak męczące jak poprzednie maratony, ponieważ ilość tych osób no, stwarza pewną trudność w ogarnięciu, w obliczu, przeliczeniu tego wszystkiego. Tak, sędziowie teraz już naprawdę starają się być obiektywni, nie sędziują własnym dzieciom. Właśnie to też jest taka już ciekawostka, z którą nie tyle walczyliśmy, tylko no, oczekujemy od każdego uczciwości. A to jest, i tak mówię, i tylko tyle, żeby każde to dziecko miało świadomość, że jeżeli przepłynęło tą długość, którą tam sobie wyliczyło, czy zostało jej policzone, to że to była ta właściwa i prawdziwa długość, że nikt tam nic nie dołożył, ani nie zabrał. Robert, gratuluję ci. Tyle tylko powiem. Robisz fajne rzeczy, ledwo się skończył futsal, jesteś tu. No to są dla Kazimierza naprawdę, dla regionu duże rzeczy. Gratuluję. Dziękuję i trzeba pogratulować wszystkim tym, którzy do tego się przykładają, bo to nie tylko ja, bo tak jak pan sam widział. Ale wiesz co, wreszcie stanęli ci, którzy tam są. W jednym miejscu mogliśmy zobaczyć wszystkie dziewczyny i facetów. No nie wszyscy, nie wszyscy. Tak. Ale prawie tutaj, wszyscy. Prawie wszyscy, tak mówię, no ci, którzy zostali do samego końca, to właśnie to byli oni. No mówię, no ciężko czasem o nich powiedzieć, no bo oni się gdzieś właśnie tam są z tyłu. Znaczy, oni robią to najbardziej niewdzięczne, siedzą tu i liczą punkty. No właśnie, nikt tego sobie nie zdaje z tego nie sprawy. Widzi tego. Tego nie widzi, tak mówię, no też są emocje, nerwy, no bo każdy, żeby było jak najbardziej, mówię, uczciwie i dobrze zrobione to wszystko. Dzięki. Dziękuję, do zobaczenia za rok.